drodzy kapłani. Niesrodzony księże prałacie Wojciechów, nasz miły i drogi sąsiedzie, wraz ze swoimi współpracownikami. Księże prałacie Mirosławie, nasz miły gościu, pewno pierwszy raz na tych terenach. Księże prałacie Tadeusz. Drodzy, kochani moi kapłani, moi najbliżsi współpracownicy i wszyscy, którzy bierzecie udział w tej nadzwyczajnej modlitwie procesji eucharystycznej. Panie Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj w ten piękny, słoneczny dzień, który nam dałeś też jako dar, dziękujemy Ci, że mogliśmy iść i z Tobą, i iść za Tobą w chlebie żywy, jedyny odkupicielu świata. Popatrz, Jezu Chryste, to lud wierny go sławia, lud wierny przyczółka grochowskiego przychodzi dzisiaj, ażeby Ciebie w sposób szczególny uwielbić, ażeby Ci oddać hołd, okazać głęboką wiarę, a jednocześnie zaświadczyć o swojej wierze, przywiązaniu do Chrystusa, do Kościoła, wobec naszych braci i sióstr, którzy może nie wiedzą, że dzisiaj takie święto i uroczystość, którzy jak widzieliśmy po drodze, przyglądali się nam, pielgrzymom, idącym za Chrystusem. Myślę, kochani moi, że z nami wszystkimi w tej procesji i w tej pielgrzymce szedł największy pielgrzym ostatnich czasów, gdyż od pierwszego ołtarza błogosławiony Jan Paweł II, wielki nasz rodak, wielki papież. Po trzech stacjach, po trzech ołtarzach, drodzy moi, dotarliśmy do czwartego ołtarza, gdzie z nami również naturalnie jest Chrystus, ale jest również i błogosławiony Jan Paweł II, że w tej pielgrzymce i w tej procesji ku radości całego Gosławia i przyczółka grochowskiego dotarliśmy do sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II, gdzie posiadamy relikwie, które po zakończonej procesji będą wniesione tutaj blisko, bliżej i każdy może oddać hołd i cześć i uwielbić błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II przez dotknięcie ręką tych relikwii i wzbudzenie sobie intencji i modlitwy. Panie Jezu, przyszliśmy do Ciebie pełni wiary. Przyszliśmy do Ciebie, my kapłani, Wasi pasterze i Wy tu licznie obecni, bo Ciebie bardzo kochamy, bo poznaliśmy wszyscy, żeś nas do końca umiłował, że poznaliśmy i dzisiaj może w czasie tej procesji przypominaliśmy sobie, jak Chrystus uciszył burzę na jeziorze, jak uzdrawiał ludzi z chorób, jak rozmnożył cudownie chleb i nakarmił tysiące ludzi.
przypominamy sobie z głęboką wiarą, jak Ty, Panie Jezu, czytałeś w umysłach ludzi przeszłość i przyszłość. Przepowiedziałeś wiele wydarzeń. Przepowiedziałeś zaparcie się Piotra. Przepowiedziałeś zdradę Judasza. Bo Ty potrafiłeś też jednocześnie wszystkim przebaczać, tak jak nam przebaczasz w sakramencie pojednania, w sakramencie pokuty, jeżeli z wiarą i ufnością klękamy przed tym sakramentem Bożego Miłosierdzia. Modliłeś się również za oprawców i głośno mówiłeś, objawiałeś światu w tym momencie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebacz im, Panie Jezu, obecnie tu dzisiaj w sposób szczególny pośród nas. Wołamy i my dzisiaj, wołamy jako ludzie wierzący, chrześcijanie, katolicy, ale wołamy również jako prawdziwi Polacy i patrioci. Panie Jezu, niektórym przebacz, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oświeć ich światłem Ducha Świętego, by kroczyli i realizowali to, co jest prawdą, to, co jest dobrem narodu, to, do czego my wszyscy przecież zdążamy. Słyszeliśmy przed chwilą Ewangelię, jak Chrystus prosił, aby wszyscy stanowili jedno, aby tak jak Ty, Ojcze, byśmy wszyscy stanowili jedno. I oto dzisiaj myślę, we wszystkich tych procesjach cały lud Boży w naszej ojczyźnie o to błaga, o to prosi Jezusa Chrystusa, aby zrealizowały się te słowa, pragnienie i to wielkie przesłanie z dnia dzisiejszego, aby wszyscy byli jedno, aby wszyscy Polacy stanowili jedno, aby stanowili jedno w wierze, we wzajemnej miłości, poszanowaniu również prawdy. Jak łatwo my, chrześcijanie, jak łatwo chrześcijanie dają się rozgrywać Polak przeciw Polakowi. Dlaczego grupa cwaniaków z ekranu ma tobie mówić, kogo masz cenić, a kim gardzić? Kogo cenić, a kim gardzić? A gdzie masz swoje sumienie? I tak pytają jedni drugich, przytoczę tu słowa z pięknie prowadzonej drogi krzyżowej nie tak dawno, którą śmi przeżywali. W jakiego Chrystusa my jeszcze wierzymy? Czy tego właśnie z Nazaretu? Czy wierzymy w Chrystusa z internetu? A ten z internetu akceptuje rozwody, popiera całodobowy handel alkoholem, zabijanie dzieci, eutanazję. W jakiego my Chrystusa wierzymy? Tego z Betlejem, tego z Nazaretu, tego z drogi krzyżowej, tego z grobu zmartwychwstałego, czy właśnie z internetu? Ksiądz Jan Twardowski, często sięgam do jego poezji. Dzisiaj może w ten szczególny dzień i w tę szczególną chwilę pyta każdego z nas, jak daleko odszedłeś? Jak daleko odszedłeś od podziwu nad światem? Od tego, co jest piękne, od tego, co jest szlachetne? Od słów matki,
która ci niejednokrotnie wskazywała właściwą drogę i mówiła ci, ażebyś nigdy nie kłamał. Drodzy moi, dlatego też trzeba było i dzisiaj w to Boże ciało wyjść na ulicę. Wyjść na ulicę, bo potrzeba poruszenia serca naszego. Potrzeba przebudzenia z tej telewizyjnej śpiączki, wyrwania z internetowej bierności, by uwierzyć w tego, który do końca nas umiłował, który zaświadczył swoim śmiercią i zmartwychwstaniem, a potem zesłaniem Ducha Świętego, te tajemniceśmy niedawno przeżywali, że będzie z nami aż do skończenia świata. Ale by być prawdziwie człowiekiem wierzącym, trzeba usłyszeć znowu te pierwsze przesłanie wielkiego papieża Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Bądźcie odważni. Odwagi. Bo bez odwagi, bez męstwa nigdy nie ujawni się twoja do końca silna wiara. I może dobro, może piękno, może miłość, te wielkie wartości znikać będą z twojego domu, z twojej rodziny, ze szkoły, z małżeństwa. Bez odwagi, może szczególnie w dzisiejszych czasach, wiara będzie taka nijaka albo bardzo blada. Jan Paweł II prosił nas kiedyś, proszę was wszyscy, w 91 roku, moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i prawo, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeżeli popękało. Proszę was o to. O Ojcze Święty, błogosławiony Jan Paweł II, abyście, jeżeli coś popękało w naszym życiu, abyśmy potrafili zdobyć się na odwagę, wielkość i posklejać, by wrócić do pierwotności. Bo wiemy, Bóg jest miłością, bo Bóg był, czytamy w Piśmie Świętym. Bóg był, jest i Bóg będzie. I Bóg nieustannie w każdej chwili ogarnia cały kosmos, cały wszechświat swoją miłością, bo miłość nie zna końca. Bo miłość, kochani moi, zna tylko pełnię. Miłość nie zna końca. Miłość zna pełnię. I do tej pełni, choć słabi jesteśmy i grzeszni, to dzięki łasce Bożej, dzięki Chrystusowi mamy nieustannie przez całe nasze życie zmierzać. Uczyć dzieci tej pełności. Uczyć młodzież tej pełności. I sami tą pełnością na co dzień żyć. Tą pełnością, kochani moi, wiarą w to wszystko, co Kościół nam przedkłada jako ten wykładnik Jezusa Chrystusa. Słyszeliśmy niedawno niegodziwe słowa, że on nie będzie klękał przed księdzem. Pięknie skomentował arcybiskup Sławek Łódź. Nie trzeba klękać przed księdzem. Nie jesteśmy my kapłani Najświętszym Sakramentem. Przed Najświętszym Sakramentem się klęka. Przed Bogiem się klęka.
i nie musimy być, czy nie możemy być przedstawiani jako straszaki. I dodał, mamy tyle katastrof, mamy tyle biedy, po co się jeszcze nawzajem biczować. Drodzy moi, miejmy poczucie, że jesteśmy Polakami, że nasz naród to naród wielki. Wielki i swoją historią, wielki swoją kulturą, wielki swoją wiarą, wielki również poprzez tylu męczenników, wyznawców, świętych i błogosławionych, wielki choćby w ostatnich czasach poprzez wyniesienie na ołtarzu księdza Jerzego Popiełuszki, naszego rówieśnika, niektórych z nas tu obecnych. Wielki również poprzez wielkiego, błogosławionego Jana Pawła II, naszego rodaka. I kochani moi, z tego miejsca chcę powiedzieć, że mamy komu stawiać pomniki. Mamy komu stawiać pomniki tylu wspaniałych naszych rodaków, którzy oddali swoje życie, którzy przelali krew, dlatego żebyśmy my dzisiaj żyli, żebyśmy żyli w wolności. Jezu, spraw, aby stanowili jedno. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność. Gdy szliśmy, chciałeś zajrzeć zapewne do naszych domów, do naszych rodzin. Zajrzałeś zapewne do naszych szkół, które były po drodze naszej procesji. Do przychodni lekarskiej, do urzędów. Za Twoją obecność, za Twoje błogosławieństwo. Dziękujemy również my, Wasi duszpasterze. I Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj. Cały zebrany lud Boży. Maryjo, nasza najlepsza Matko, bądź zawsze z nami i jako swoje dzieci prowadź nas pewnie i prostą drogą do Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Amen.